Tak więc jestem teraz w Białej Grani. Odcinek 5. I muszę udać się do Jarla. Zapłacimy ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej pieniędzy dla cesarskich żołnierzy. Sama nie zrealizuję tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Eorlunda Siwowłosego? Prędzej uklęknę przed Ulfrikiem Gromowładnym. Poza tym Siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla Legionu. Jak chcesz. Wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Kobieta Kowal. A to ciekawe. Idę. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Pracuję dla Bellatora w sklepie wielobranżowym. Ile ludzi? Żeby zaraz zostały przepite pod chorągwianą. Często odwiedzasz dzielnicę. Jeśli potrzebujesz jedzenia, coś o jedzenie. To jasne, że nie. Każdy coś mówi. I roślinki. Wiem, że rodzinnych chorób są dla ciebie ważne, ale nie stać nas na. Opuścił świat do czesnych dnia. Wywładać. Słucha przystanie. No jest teraz przeprawa z Jarlem. W takim razie co mam zrobić? Nic? Mój panie. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. Ale ja muszę. W takim razie kto to jest? Jestem Huskarlem, strażą przyboczną władcy. Nie pytaj, kim jesteś. Moim obowiązkiem jest strzec Jarla oraz jego lud przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mam na ciebie baczenie, a teraz tłumacz się. Cokolwiek chcesz powiedzieć Jarlowi, możesz przekazać to mnie. Zaczynam myśleć, że... Chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia. Już idę, Jarlu. Co to ma znaczyć, że rzeczna puszcza jest w niebezpieczeństwie? Alvor? To kowal, prawda? Niezawodny i solidny. Nie daje się ponieść fantazji. Czy Helgen na pewno zostało zniszczone przez smoka? To nie był atak gromowładny? Naprawdę? Widzę, że... Nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. No co mam kłamać? Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Mogłem się domyślić, że Ulfric jest w to zamieszany. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli wyślijcie. To miejsce jest najbardziej zagrożone. To za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Dość! Nie powinniśmy... Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet! Natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Spoko. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Do usług. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Ciekawana cesarska zbroja. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami.
plotkami. No i nadworny czarodziej. Idę Jarlu za tobą. Powoli. I jest to. Marynarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Jestem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Prosto z mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Czasami. Ja dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnej Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Nie było. O! Smoczy kamień z Czarnej Głazu! Udało ci się go znaleźć! Widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aveniciem. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Farengar. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. Chodź z nami. Smok! Ależ to pierwsze zderzenie ze smokiem. Gdzie go widziano? Co robił? W sumie drugie. Na twoim miejscu. Co robił? Na pewno zabawiał piwo w pobliskiej karczmie. Nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. No nie, wypił zdecydowanie za dużo. Nie ma szans. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Na pewno. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Mówię, pił w karczmie. Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź kolejne zlecenie. I pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij super ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Pracuję jako... Strój, ćwiekowana zbroja. Cesarskie lekkie buty. Dziadem sobie na razie odpuszczę. Ale nie pierwszy nam to zbroję. Utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Ja? Wedle rozkazu. Jak pewnie możesz sobie wyobrazić? Zazdroszczę ci szansy. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Może mu coś wcisnę? A masz.
Wiesz co? Idę. Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Idę się zobaczyć strzały. Pewnie tych mam... Haha, sztuk jedna. Jedną strzałą zabij smoka. Ciekawe, któremu by się to udało. Powodzenia. Mam nadzieję, że dotrzesz na czas. Mówią, że na Helgen napadł smok. Dalej. Powstańcie, dzieci cesarza. Strzały. Wiesz, co jest ostatnio nie tak ze Skyrim? Jest sklep. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań, zawoł. Wszystko jest na Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Cóż. Wróć kiedyś. Jest 46. Powinno wystarczyć na razie. Zajdź do sklepu Beletora na rynku. Nie wiesz, na pewno mamy coś dla... Ale odwiedzę jeszcze jeden sklep. Pijane głowce. Sztuk więcej przydałoby się. Ach, krewniak. Moje... Łuk i strzały dla najlepszych łowców. Ale cesarski łuk. Łuk dusz. Łuk żaru. Stalowa strzała. To wszystko by dużo kosztowało. Dobra, będzie zapas, jako że będę używał praktycznie tylko łuku, sztyletów. Kolejny bardzo zadowolony klient. Tylko w ostateczności. To strzał muszę mieć dużo. Chyba coś przegapiłem. Teraz czas na tego smoka, który pali wieżę. Koty są tu nadal. Potrzebujesz czegoś? No Huskarlu, dalej. Trzeba skrócić smoka w głowę. Powieszę sobie. Nad kominkiem. Wow. Ale się kręci. No. Ale wygląda na to, że tu był. Zostawił odcisk łapy? Że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych.
Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Dobra, szukamy ocalonych. Jeszcze nikt nie zginął. Nie, wracaj. Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. Wow, zjadł dwóch. Mnie się najadł i odleciał. Niech Kinaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca. Tu będzie chyba bezpiecznie. Nie ruszaj się. Jak? Dostrzał. Nie dorównujesz mi. Trzeba poszedł. Skocz mu na głowę. Bierzcie głowę. Bierzcie głowę, będzie nad kominek. Co się dzieje? Wszyscy cofną się. Smocze kości, smocze łuski, złoto. Aha. Nie uzyskałem strzał za niego. Aż mi dreszcze przeszły. Krzyk nieugięte siły. I skorzystałem z krzyku. I co dalej? Cisza. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Kim? W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Tak mi się wydaje. Umiesz teraz krzyczeć. Wcześniej nie było to możliwe, prawda? Nie. To może oznaczać tylko jedno, że jesteś smoczym dziecięciem. Super. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Idę stąd, bo plotkujecie. Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dziecięcach. Ci, w których żyła płynie... Nie przekazać Jarlowi, że smok padł. Na pewno się ucieszy. Droga długa. Byle do przodu. Następne dreszcze.
Przeprowadziłem swe karawany przez... Rozejrzyj się. Może będzie miał jakiś łuk? Nie, nie będzie miał. Rozejrzyj się. Po co? Dobra, sprzedam to. Pieniążki się przydadzą. Klejnoty duszy zostawię, jakby mi się kiedykolwiek zachciało bawić w zaklinanie. Idę dalej. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych piasków. Awansu żadnego nie ma. Chociaż jest punkt. Strzał krytyczny. Sokoli wzrok. Sokoli wzrok. Przyda się. Rzecz na puszczo, witaj. Ja, rzecz na puszczo. Biała grani. Słuchaj, wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Zawróć i odejdź tą samą drogą. Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko ją odnaleźć. Nie interesuje mnie, co robisz. O tym, co się stało. Idę. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Przeciw. Nie wątpię. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irileth. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota Białej Grani? To głos siwobrodych, trochę wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury?
Ty, nadęty ignorancie, to nasze święte tradycje wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Krongar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Kupię dom i będę miał kominkę. Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Ale to przemówienie długie. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę zadać. Przydzielam ci Lidię jako osobistego Huskarla. A nie oraz potrzebuję. Tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? No mam nadzieję. Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów, Prowent. Jaką broń zyskałem? Nic nie mogło być to innego jak topór od Nordów. Zadaję celowi 5 punktów obrażeń od ognia. Płonące cele odnoszą dodatkowe obrażenia. Ale to mi się nie przyda. Ale powieszę sobie nad kominkiem. Nadal musimy bronić miasta. Tak, mój panie. Jestem twym Huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Do zobaczenia. No, na razie. Niech otchłań pochłonie tych siwowłosów. W porządku. I w tym momencie zakończę ten odcinek. Na to sobie zasługują. Niebawem pojawi się następny. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do oglądania następnych odcinków bądź poprzednich.